Dzisiaj dokończenie zadania 51, w którym mieliśmy obliczyć pole powierzchni bocznej OstroSupa, długość odcinka KL. I przypominam, że te dwa podpunkty już mamy zrobione. Pole powierzchni bocznej to wyszło 64, to było pole tych czterech niebieskich trójkątów. Obliczyliśmy też długość odcinka KL, to był ten odcinek. Policzyliśmy też odcinek ten tutaj, on miał długość 4, to nam się tutaj przyda. No i zostaje nam do policzenia pole kwadratu ABCD, tego kwadratu tutaj w środku. I ja obiecałem tutaj dwa fajne sposoby rozwiązania tego zadania. W pierwszym sposobie trzeba będzie obliczyć pole trójkąta KLB. Korzystamy tutaj z wzoru A razy H dzielone przez 2. No i to pole możemy obliczyć, no bo podstawą tego trójkąta jest odcinek KL, czyli 8 pierwiastków z 3. Wysokością tego trójkąta będzie ten odcinek 4. No i dzielimy tutaj przez dwa. Tutaj nam się może skrócić dwójka na przykład z czwórką, wtedy zostaje tutaj 1, a tutaj zostaje 2. I u góry nam się tutaj ósemka i dwójka pomnożą, to będzie 16 pierwiastków z 3. To jest pole takiego trójkąta KLB. Takich trójkątów jak ten trójkąt KLB mamy tutaj jeszcze więcej. Bo mamy tutaj jeszcze trzy dodatkowe takie trójkąty. W sumie takich samych przystających trójkątów jest tu 4. Obliczymy sobie pole tych czterech trójkątów. To będzie 4 razy 16 pierwiastków z trzech. I po pomnożeniu tutaj wyjdzie nam 64 pierwiastki z trzech. Czyli tak, mam pole tego żółtego, to jest tyle. Pole tego niebieskiego miałem policzone spod punktu A. Teraz jeszcze policzę pole kwadratu tego dużego kwadratu KLMN. Bok tego kwadratu to jest 8 pierwiastków z 3. No i to musimy podnieść do kwadratu. Ósemkę do kwadratu podnosimy, to jest 64 razy. I pierwiastek z 3 podnosimy do kwadratu, to jest 3. 64 razy 3 to będzie 192. I to jest pole tego dużego kwadratu. Na no teraz pole tego kwadratu białego w środku, pole kwadratu ABCD, możemy policzyć w ten sposób, że od pola całego dużego kwadratu, czyli od 192, możemy odjąć te żółte trójkąty. Żółte trójkąty to było 64 pierwiastki z 3. I jeszcze jak odejmiemy te niebieskie trójkąty, to wtedy zostanie nam tylko ten biały kwadrat w środku. Niebieskie trójkąty to było pole powierzchni bocznej, czyli 64. Tutaj jedynie można 192 odjąć 64, to działanie można zrobić, z tego wyjdzie 128 i to przepisujemy. No i to jest pole naszego kwadratu ABCD. To był pierwszy sposób. Jest jeszcze drugi bardzo fajny sposób. Wykorzystamy sobie tutaj to, że znamy odcinek KL to jest 8 pierwiastków z 3. Wtedy ten odcinek też będzie miał taką samą długość, no i przyda nam się jeszcze jeden trójkąt, ten trójkąt w tym miejscu, trójkąt przystający do tego. Wiemy, że tutaj jest 8 pierwiastków z 3, tak samo jak tu, ponieważ te trójkąty tutaj były przystające, te dwa, i w tym trójkącie też będziemy wiedzieć, że tutaj jest 4. Dzięki temu możemy sobie wykombinować, ile będzie równa przekątna tego kwadratu. Przekątna BD tego kwadratu, tutaj jest punkt D, przekątna BD tego kwadratu będzie równa tyle co. Tutaj ten cały odcinek to jest 8 pierwiastków z 3. I tą długość od tego miejsca do tego musimy pomniejszyć o tą czwórkę i o tą czwórkę. I wtedy zostanie nam tutaj ta przekątna kwadratu, czyli musimy od tego odjąć 8. To jest długość naszej przekątnej. No i teraz wykorzystamy wzór na pole kwadratu, ale nie wzór a razy a, tylko wzór taki. To jest wzór na pole rąbu, ale jest to też wzór na pole wszystkich czworokątów, które mają prostopadłe przekątne. W kwadracie przekątne są prostopadłe, więc ten wzór możemy sobie zastosować. E to jest pierwsza przekątna. No i w naszym kwadracie ta przekątna ma długość taką. Damy to do nawiasu. To jest pierwsza przekątna E. Druga przekątna F jest taka sama, więc dopisujemy drugi taki sam nawias. I dzielimy przez 2. W mianowniku to się tutaj nic nie zmienia, a w liczniku my sobie te nawiasy możemy pomnożyć. 8 pierwiastków z 3 razy 8 pierwiastków z 3 to jest 8 razy 8 to jest 64 razy 3. 3 wychodzi z pomnożenia pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3. To jest pierwsze mnożenie. Potem drugie mnożenie to jest 8 pierwiastków z 3 pomnożone razy 8 i z tego dostajemy wynik ujemny. 8 razy 8 to jest 64 pierwiastki z 3. Kolejne mnożenie to będzie ta ósemka ujemna pomnożona razy to. Z tego dostajemy kolejne minus 64, pierwiastki z 3. I na koniec ujemna ósemka razy ujemna ósemka, z tego wychodzi plus 64. Takie coś wyszło po wymnożeniu tych dwóch nawiasów. Teraz tutaj pomnożymy sobie 64 razy 3, to z tego będziemy mieć 192. Resztę przepiszę. Tak to wygląda. Teraz możemy sobie tutaj u góry jeszcze poredukować. 192 plus 64 to będzie 256 i te minus 64 pierwiastki z 3 i minus 64 pierwiastki z 3 to będzie minus 128 pierwiastków z 3. No i to już byłby wynik, ale jeszcze sobie to wszystko możemy przez 2 przedzielić, tylko musimy pamiętać, że trzeba podzielić i to, i to. Tutaj skracać tak jakby nie można, bo jest odejmowanie. 256 dzielone przez 2 to nam z tego wychodzi 128. A tutaj te 128 dzielimy przez 2 to jest 64. Pierwiastki z 3. No i to jest wynik do naszego zadania. Po raz drugi taki sam. Mam nadzieję, że sposoby się podobały. Zadanie było naprawdę zadaniem dość trudnym.